Ciao a tutti, witajcie na kanale Mangiare Łewki, kanał kuchni włoskiej. Zapraszam Was serdecznie na wspaniały keks świąteczny. Szybki jest w robieniu i jest przepyszny. Wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału Mangiare Łewki. A teraz zapraszam na przepis. I oto składniki: 200 g masła, 4 białka, 300 g mąki pszennej przesianej, mąka tortowa, 200 g cukru pudru, 100 g rodzynek, 15 g proszku do pieczenia, 50 g owoców kandyzowanych, 4 żółtka. Jajka są duże. Tutaj białka dobrze połączą z naszą masą. Formę mam o średnicy 12×30. No i teraz jeszcze jedna rzecz, że musimy włączyć wcześniej piekarnik na temperaturę 180 stopni. Funkcja góra-dół. Będziemy piec na środkowej półce. I teraz jest taka rzecz, że po 30 minutach pieczenia bierzemy nóż, maczamy w maśle takim rozpuszczonym i przekrawamy nasz keks, żeby nam się ładnie roztworzył na pół. Wkładamy i następne 30 minut pieczemy. W sumie pieczemy do suchego patyczka. Jak już nasz keks jest upieczony, to wstawiamy go, żeby nam się ostudził. Robimy lukier cytrynowy. Na ostudzony właśnie keks polewamy i posypujemy ulubioną posypką. Ja posypałam skórką kandyzowaną pomarańczy. Zapraszam Was do robienia takiego keksu. Keks jest przepyszny, idealnie się prezentuje wśród innych ciast na stole świątecznym. Zapraszam Was na inne filmy na moim kanale Mangiare Łewki. Zostawcie subskrypcję, lajka i wesołych świąt. Ciao a tutti!